Konkursy potraw regionalnych, scenek obyczajowych i plastyki obrzędowej to w tych trzech kategoriach w Pasierbcu rywalizowano w 14. już przeglądzie kół gospodyń wiejskich powiatu limanowskiego. Dzisiaj to zaszczycił na swoją obecnością pan wojewoda i powiedział tak, że od gminy Limanowa lepszy jest gmina Gdów, ma 20 kół gospodyń, my mamy 18. W powiecie limanowskim działa ponad 50 kół gospodyń wiejskich. Niestety tylko 6 kół stanęło do konkursu, a powinno być ich przynajmniej drugie tyle. Te nagrody za udział choćby czy za wyniki są zbyt małe, jeżeli chodzi, i tu adresuję to również do władz powiatu, że powinny to być już nagrody rangi przymiotnika powiatowy. Bo nasze gminne są lepsze nagrody, powiem nieskromnie i po cichu. Choć koła w liczbie uczestnictwa nie dopisały, to w jakości tego, co na ten przegląd przygotowały, już tak. A działo się wiele. Na stołach rządziły regionalne potrawy. Można tą sapkę jeść nie tylko ze skwarkami, bo można jeść z masłem przesmażonym, z bryndzą i z mlekiem. Można jeść z maślanką. Nawet ze kwaśną śmietaną. Zależy jak ktoś, jak do tego ma smak. Proszę powiedzieć, z czego to jest rosół? Koziny własnej produkcji, własnego chowu. Chowane jest na własnych, niefryskanych trawach. Jak długo trzeba gotować taki rosół? Niedługo, godzinę, bo to jest młode, 3-miesięczna koza. W mgnieniu oka powstawały piękne bukiety i weselne różdżki. Jak długo robi się taką różdżkę i ile osób musi przygotowywać? 4 godziny mamy na zrobienie tej różdżki. No nie wiem, może się wyrobimy w tych 4 godzinach właśnie. Tu panie robią, no oprócz tego robimy kwiaty. Nasze koło bardzo się po prostu aktywnie działa w tym temacie. Aktywnie działa w tym temacie. Prowadzimy nawet warsztaty. Dzieci uczymy kwiaty robić. Także, że chciałyśmy to właśnie pokazać, to nasze rękodzieło ludowe, które jest u nas bardzo, bardzo cenione. Za to na scenie rządził folklor, ten dobrze nam znany, który wśród jury i publiczności spotkał się z ciepłym przyjęciem i dużym entuzjazmem. No dobra, już może wystarczy. To reszta kury do dziubiu starczy, nie, i będzie. Pani na ten młode kury. No tak, nie, 2 złote kury, to tak nie. Widzisz? No. Ja idę na ziemię, a mam i tak. Pod okiem telewizyjnego eksperta TV28 Kuby Kasińskiego młodzi adepci Ochotniczego Chówca Pracy w Limanowej prezentowali swoje zdolności w sztuce kulinarnej. Chodzę do pierwszej klasy zawodowej. W zawodzie kucharz? Tak, tak. Czy wiążesz z tym zawodem przyszłość? Tak, jest to moja pasja i chciałbym dalej to rozwijać. Układam najpierw mus malinowy, potem ptasie mleczko, następnie biała czekolada drobno skrojona, potem kawior w szampanie, no i do tego egzotyczne owoce. Uczysz się w zawodzie cukiernik, tak? Tak, tak, w zawodzie cukiernik, szkoła ekonomik w Limanowej. Kamil, przerwiemy ci na chwilę, powiedz, co tutaj gotujesz. Gulasz z cukinią i marynowanym kaktusem. Uczysz się w zawodzie kucharz, powiedz, czy wiążesz przyszłość z tym zawodem? Tak, wiążę OHP z Limanowej, pozwalam rozwijać swoje pasje. Chówiec pracy w Limanowej powstał w tym roku, w styczniu. Kiedyś jeszcze wcześniej była taka jednostka, aczkolwiek na dłuższą chwilę ona zniknęła z naszego terenu. Teraz staraniem władz wojewódzkich i niektórych zaprzyjaźnionych ludzi chówiec taki powstał, gdzie kształci się 137 uczestników. W zawodach kucharz, piekarz, cukiernik, murarz i fryzjer. Nie jest łatwo zorganizować takie przedsięwzięcie, bo trzeba mieć to nie tylko środki finansowe, ale przede wszystkim dużo zabiegów logistycznych i wsparcia. I wszystkim, którzy włączyli się w to przedsięwzięcie, serdecznie chciałem podziękować. Organizatorami 14. Powiatowego Przeglądu Dorobku Kulturalnego i Kulinarnego Kół Gospodyń Wiejskich było Starostwo Powiatowe w Limanowej, Urząd Gminy w Limanowej, Koło Gospodyń Wiejskich w Pasierbcu, Zespół Szkół w Pasierbcu, LKS Wierchy Pasierbiec, Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Wsi oraz Małopolska Izba Rolnicza.